Siemaneczko wszystkim w kolejnym odcinku w grze Last Day on Earth. Mamy takie wydarzenie motocyklowe, właśnie miałem aktualizację. Jest to takie wydarzenie przed główną aktualizacją, znaczy aktualizacją, przed głównym sezonem, no ale też i aktualizacją, tak? Pójdźmy tam, zobaczmy. Ogólnie z tego co wiem, to będą trzy dzienne zadania. Codziennie będą trzy zadania do wykonania. Będzie można fajny model motocykla zdobyć. Pewnie widzieliście na pewno, taki czerwony. Będzie jakieś złomowisko przydrożne, obóz bandytów. Okej, zobaczmy o co to dokładnie chodzi. Jest to podobne, chyba było coś podobnego. Prawie identyczne. Możecie mi napisać w komentarzach. Coś było podobne, jakieś wydarzenie. No i zobaczmy. Tutaj, aha, tu jakaś oferta. Takie coś udało mi się zdobyć w porcie. Jak wysyłkę robiłem, to mi akurat wypadło. Tu zamknięte. Tam, tu będziemy mieć te zadania główne. Główne, te trzy dzienne. Chcę zobaczyć, czy jeszcze tutaj coś jest. Tu nic nie ma. Tu jest jakaś skrzynia też. Też zamknięta. Tu możemy porozmawiać. Jeszcze tutaj chcę zobaczyć. O, 10 piwek chcę. I tu takie naszywki są, jak im dostarczymy. W sumie 60, sporo. Ciekawe, gdzie one. Gdzie je można będzie znaleźć. To po prostu dostaniemy dodatkową nagrodę. Zapewne z tej skrzyni. I tu mamy te trzy zadania. Tu mamy 10 piw mu dać. Tu mamy w Pine Grove zabić 10 zombiaków, a tu mamy udać się na złomowisko, znaczy chronić motocyklistów na przydrożnym złomowisku. Gdzie to złomowisko jest? Pewnie jak wyjdziemy, to się pokaże. Okej, dobra. Pine Grove i 10 piwek. To teraz sobie zrobimy. To jest takie, widzicie, no, takie, żeby się nie nudziło do kolejnego sezonu. Lecimy do Pine Grove. Wezmę jeszcze piwka. No i zobaczymy, czy pokaże się to złomowisko. Złomowisko mi się pokazało. Także pójdziemy tam na końcu. Idziemy pierw do Pine Grove zabić. Chodzi o nich właśnie. Zobaczcie, jak wygląda. Może weźmy piłę, co? Na hita? Dokładnie. Dobra. Jeszcze 9. Czyżby tu sami tylko takie były? Okej, nie ma żadnych problemów. Mamy bladego blotera, jak wygląda. Załatwimy go. Na 3 hity. Okej. Dobra, ale jeszcze tamtych trzeba. Chyba z 5. Chyba z 5 mi zostało. Piwko weźmiemy, to od razu baseball i papieroski. Dobra. Tu mi się już ta piła skończyła, weźmy ten młot. Okej, idziemy dalej. Tutaj też mam skrzynię. Drewnianą. Piwko? O, może się uzbiera. Nie będę musiał wracać do bazy. Ale i tak na to złomowisko chcę czoperkiem pojechać. Piwo też pewnie będzie często wypadać. Ale też chyba nie będą co dzień takie same zadania. To musicie wziąć pod uwagę. Dobra. Co pusto tak. Grubasa. Leży. Task complete. Aha, czyli czy chudy, czy gruby. I tak nam to zaliczy. Dobra, lecimy piwka oddać.
I dwa zadania będą wykonane. To idę do bazy. Jednak lecimy tutaj. Znaczy jedziemy, a potem pójdziemy sobie te nagrody odebrać. Znaczy chyba jedno, bo tych naszywek nie wiem gdzie te naszywki zbierać. Może tu na złomowisku. Wydaje mi się, że będzie taka możliwość. Ale ogólnie też zastanawiam się, gdzie ten nowy model motocykla możemy zdobyć. Ten czerwony, co na Discordzie twórcy udostępnili. Dobra, mamy tutaj dwóch ziomków. Toxic. To nie powinno być ciężko. Mamy skrzynię. Okej, zobaczmy. Alarm. Kolego, co ty robisz? Zobaczmy, być może tutaj na szybki będą. Dokładnie, zobaczcie. Oj, połowę gloczka. Super. Dwie sztuki, kurczę. Trochę mało. Dobra, pomóżmy tam im. Pobiegną. Oczywiście tutaj z bronią palną nie trzeba, bo to słabe te ząbiaczki. A jest druga skrzynia. Kurczę, odłumie. Dobra, biegną kolejni. Jeszcze, zobaczcie. Task complete. Wykonaliśmy. No i bardzo proste zadanie. Także wszystkie zadania, jeszcze piwka zaniesiemy. Weźmy tutaj jeszcze te naszywki. Pewnie wypadną te drugie. Kurczę. Gdzie tam ci są? Ja mam tu sam z nimi? Nie pluj. Nie lubię go, tak go nie lubię. Obsranca. Dobra. Chyba już trzeba będzie się później wykąpać. Ale to spokojnie. Zobaczmy. Czy tu będą te naszywki drugie? Wydaje mi się, że z jednej takiej, z drugiej takie. A, wiecie co? No bo to co 5 godzin się resetuje, tak? Co 5? I pewnie za te naszywki będzie można zdobyć ten model. Ten czerwony model. Motocykla. Czoperka. To bardziej taki ścigacz. Z tego co widziałem. Ale ciekawe, jak dostarczymy im te tam 60, tak? To dostaniemy. Możemy coś innego też dostać? Czy to chodzi właśnie o to, że dostaniemy właśnie ten model nowy? Ale zobaczymy. Uzbieram, będę wiedział, tak? Nikt nie może od razu wszystkiego wiedzieć. No dobra, to chyba tyle. Chyba te dwie skrzynie. Szkoda, też trochę biednie. O, patrzcie, jaki mam na plecaku kubka. No, śmierci dlatego. Okej. Także to tyle. Także za kilka godzin mogę po raz kolejny tutaj zawitać. Jeszcze tylko tak się przejdę, zobaczę, ale tak, tu jest ta druga i tu już nic nie ma. Dobra. Lecimy. Lecimy jeszcze do tej bazy i bardzo mała lokacja. I zobaczymy, jak to wygląda. Policja rozwalona. Zobaczmy, jak to tu wygląda teraz. Jeśli chodzi o zadania, dwa wykonane, jeszcze tylko te piwka. Gdzie ty jesteś, kolego? Tutaj. Proszę. Task complete. I tu po 30. A to nie jest ten? Nie, tamten to miał takie kolce. Na błotnikach. I tu wyżej. Koło kierownicy. Okej, te naszywki będę zbierał. Także pewnie z tej skrzyni dostaniemy. I co?
I tutaj mamy complete. Zobaczmy. Już nie możemy, widzicie, raz dziennie będzie pewnie reset. A tu dostajemy takie coś. No powiem to tak, steel plate, o, filterek mi potrzebny. No i mamy tu piłę, bandaże, no. Jak za takie, no w sumie łatwe zadania. Nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Także co, teraz trzeba czekać do resetu. I nic już tutaj nie możemy zrobić. Poczekajcie, bo tu jeszcze jest, ale nie. Także to tyle. Aha, to test co 4. Co tam pisali w aktualizacji, że 3 dziennie zadania można robić? Jak tu też 4 godziny, tak samo. Nie, to nie jest źle, powiem wam. Zadania można sobie robić w miarę szybko. Jak się to rozplanuje dziennie, no to kilka razy, tak? Okej, okay, no chyba wszystko tam. Zadania, te naszywki, no i więcej tam nic nie było. No i ten dodatkowe miejsce, tak, złomowisko. Okej, okay. Także mniej więcej wam pokazałem w miarę na tyle, ile się dowiedziałem. No i to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.